Tego uczy samorząd, że stajemy przy kimś, kto jest słabszy. Zobaczcie, jak oni na to reagują. Oni mówią o ideologii. Oni mówią o tym, że wszyscy jesteśmy lewakami. Dlatego, że stajemy przy kobietach, jeżeli ktoś je bije pałką? Dlatego, że mówimy, że kobieta, dziewczyna, to ona powinna decydować o swojej przyszłości, o swoim zdrowiu, o swoim życiu? Co to ma wspólnego z ideologią? Jeżeli mówimy, drodzy Państwo, o tym, że trzeba stać przy mniejszościach, bo ktoś te mniejszości atakuje, próbuje je wyrzucić poza margines. Nieważne, czy to są osoby z niepełnosprawnościami, czy to są seniorzy, czy to są mniejszości seksualne, czy to jest ktoś o innym kolorze skóry. My przy nich stoimy, bo po prostu tak byliśmy uczeni. Tak byliśmy uczeni w domu. Uwaga, tak byliśmy uczeni za komuny w kościele. Żeby stać przy słabszych. Co to ma wspólnego z ideologią, drodzy Państwo? Nie ma już podziałów na lewicę, prawicę, centrum, które byłyby tak wyraziste. Dzisiaj są podziały, prawdziwe podziały pomiędzy tymi, którzy patrzą w przyszłość i tymi, którzy ciągle oglądają się do tyłu. Pomiędzy tymi, którzy widzą naszą przyszłość, naszych przyjaciół, naszych sojuszników na zachodzie Europy, a nie na wschodzie Europy. Czy wy słyszeliście te zdania mówiące o tym, że na zachodzie są wrogowie, że na zachodzie jest cywilizacja śmierci? Przecież to się w głowie nie mieści. My mamy dzisiaj wojnę za naszą wschodnią granicą i słyszymy coś takiego.